Zbliżamy się do okrągłej liczby 10 tysięcy widzów na naszym wspólnym kanale, bo to wy jesteście jego znaczącą częścią. Jeśli chcesz z nami tworzyć piękno futbolu, subskrybuj teraz kanał i daj znać o tym w komentarzu. Będąc na bieżąco ze światową piłką, nie jesteśmy w stanie uniknąć tematów związanych z Neymarem. Jakiś czas temu było głośno o sprzeczkach Brazylijczyka w PSG, niedawno pojawiła się informacja, że może on trafić do Realu Madryt pod jednym warunkiem. Film o tym jest oczywiście na naszym kanale. Teraz media zasypują nas kolejnymi nowinkami związanymi z gwiazdą paryskiego klubu. Tym razem sprawa brzmi dosyć poważnie. Hiszpański dziennik El Mundo donosi, że Brazylijczyk złożył pozew przeciwko byłemu klubowi FC Barcelonie. Cały akt oskarżenia dotyczy niczego innego jak pieniędzy. Brazylijczyk domaga się części premii za przedłużenie kontraktu w październiku 2016 roku. Kwota opiewa się na około 30 milionów euro. Władze Dumy Katalonii przygotowali już kontratak prawny, w którym domagają się od Neymara zwrotów dochodów wynikających z przedłużenia kontraktu. Dodatkowo chcą, by zapłacił grzywnę w wysokości 9 milionów euro za szkody spowodowane jego zerwaniem. Początku samej bitwy możemy dopatrywać się w sierpniu 2017 roku, kiedy to FC Barcelona odmówiła zapłaceniu piłkarzowi drugiej części premii związanej z przedłużeniem umowy. Władze klubu uznały, że nie wypłacą pieniędzy Brazylijczykowi, ponieważ nie wywiązał się on z kontraktu, w którym to miał być piłkarzem Dumy Katalonii do 2021 roku. Łącznie FC Barcelona oczekuje około 75 milionów euro od Brazylijczyka. Sami widzimy, że kwota z samego kontrataku hiszpańskiego klubu oczekuje ponad dwa razy więcej tego, co żąda sam Brazylijczyk. Co sądzicie o całej tej akcji? Czy dobrze postąpił Neymar domagając się pieniędzy? Czy nie uważacie, że wpłynie to w jakiś sposób na jego wizerunek? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!